Witam, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Among Us. Zapraszam oczywiście na początek do lajkowania, subowania, rozbijania na twitch.tv/shape, jak link w opisie. Polecam serdecznie. Jestem kupitynem dzisiaj. Będziemy łączyć ludzi. Dobrze, nie ma problemu. Będziemy w takim razie łączyć ludzi i będziemy sobie z nimi potem biegać. Taki jest plan dzisiaj. Ja i tak tasków robić nie mogę, więc będę się z nimi po prostu trzymał. Taki jest plan. Światła są do zrobienia. W takim razie polećmy sobie na lewą stronę. Ale zapobieg na dół, w porząsiu. Więc będę mógł się skupić bardziej na rozgrywce. Tutaj quick. Naprawmy to światło. Ktoś naprawił. No nie, że tak quicka zabijać. Nie, o tam już leża, wiesz, jak światło szedł. Wiem, wiem, ja też. Przy światłach. Przed elektrykiem. Przed elektrykiem. Ogólnie tak, Arezę widziałem, że biegł na dół, więc Arezę tego nie zrobił. Ja widziałam chyba Arezę, jak biegał tak jak do stołu. Jakby pod labem. To chyba byłeś ty, Arezę, nie? Tak, ja przed chwilą. Ułączmy sobie... Co ja? No co ty, Kinga, robiłaś? Ja byłam pod labem. Aby to połączyć. Klapu z nami dawno nie grał, więc Klapek będzie miał Loversa z ATM-em. Jak to się nazywa? Idealnie. Na lodziku. I teraz biegłam do góry zobaczyć, czy coś się stało tam złego. Bo też na labie mam. A na pewno Arezę nie zabił ogólnie. Bo widziałem, jak biegł na zgaszonych światłach w stronę office'a. Zgadza się? Ja też nie zabiłem na pewno. No Klapek wiadomo, nie zabił, bo robił kabelki. Na zgaszonych światłach obserwowałem Klapka, czy robi te kabelki i stał i robił. No, kurczę, ciekawe, ciekawe. Wiadomo ile ten kill ma sekund? Jak od razu zaczął go bronić, jak tylko ich połączyłem. Hubi nic nie zrobił. Proszę też. No to Lunawik, co? Ja byłam w labie i już skończyłam skalę dosłownie przed chwilą. Ja jeszcze gdzieś tam się zajebimy, ja wcześniej koło labu. Ciekawe, ciekawe. No dobra, to skipnijmy to póki co. Zaczynam mi strasznie, muszę sobie te kolegacje zrobić cholerne. No to dobrze. Możesz zrobić to też w lobby. Kinga Jester. No widzisz. Czemu Kinga Jester? Jo, literalnie. Ale jak no to pomoże mi wygrać, żeby nie będziecie na mnie głosować, no to mogę być Jesterem. Bo wy zawsze na mnie głosujecie. Dobra, marudzisz. No dobra. Lecimy w takim razie za ATM-em. Beka z ciebie, beka, beka. Beka, beka. O, zajebiście. Jeszcze tam jest impostorem. Ała. Dobra, łatwo. Ejka, atem. O nie, Klapuś zgłosił. AB. To ja. Nie, AB nie zabił. Ja nie zabiłem, byłem za temem. Wszystko widziałeś. Klapek. Nie, akurat teraz byłem, naprawdę z nim. Tam z nami był, no. Ale zaraz, ale nie chodzi o to. A o co? Był AB, był Kruszym i ktoś tam jeszcze też był. Ktoś tam poszedł sobie w dół do tych. Nikt nie poszedł w dół. Nie, ktoś poszedł do specimena i ja widziałem, że AB tam od ciała przychodził i szedł do góry. Jakie od ciała przychodził? Klapuś! Dobra, ogólnie Dediri i Hubi byli teraz ze mną w specimenie. Dediri dobiegł do nas, jak my już się drzwi zamykały do specimena od admina. Więc ewentualnie jeszcze zależy, gdzie jest kill, nie? Ja mogę na dewigilować, bo była ze mną w labie. Ja wam powiem, co mi się wydaje, bo ja z AB biegłem na światło naprawić zestakowane i wydaje mi się, że po prostu Iluna nas chyba powinna widzieć koło medyka, bo dopiero się skoszyło światła. A Klapek mi się wydaje, że po prostu tam został z jakimś Jesterem. Widziałam jedynie Dawida w labie i potem Kinga, jak wbiegała do laba. Tak. Klapek mi się wydaje, że z Jesterem, bo wydaje mi się, że nie. Raczej musiał wiedzieć. Wolno i biegło, tak dla... Czemu biegło? Mnie? On ze mną... Ale naprawdę, no kurde, no Klapuś. Klapuś głupoty gada, no. Słuchajcie chwilę jeszcze. Dobra, problem, Wiksa i Dawid naciskają na jej biegło. Ja podbiegłem. Bo ona naciska jak jest dyktator, no to niech weźmie na mnie. Kurwa, nie na jej biego. No to niech dyktator da na jej biego. No niech dyktator da na mnie. Bo muszę być razem z Abim, żeby.
żebym był impostorem, bo biegłem razem z nim całą rundę. Jak jest dyktator, to niech da po prostu na jebiego. Ja daję na Lunę, niech dyktator zadecyduje. No znaczy nie zabiła, bo dopiero zabawę wybiega. No ja was nie widziałam. A gdzie był Kill? Nadal się nie dowiedziałem. Kill był przy, przy tym, przy dolnej dekontaminacji. No to The Diri, wybacz. Ja mówię, no jak tam... Jak chcecie, no to niech dyktator da na mnie. O! Na kogo dałeś? Na kogo dałeś? The Diri, ej! Ja będę powiedział, że trafił. Office jest teraz bezpieczny w miarę miejsca. Nie, nie trafił. No to ja mam. Widzisz ARZ, to nie ja. Klapuś, co nie ogarnia, no. Ja przy nim biegam, że jestem Kupidynem i połączyłem ich miłością. Klapuś pierwszy raz chyba z nami gra na tym modzie. Więc no może Klapuś nie ogarnia po prostu, że coś takiego jest. Wow, ale sad. Hunterem był i akurat mnie oznaczył. Dobra, ale na wersji zaraz wygrają. Więc taki plus, więc i tak wygram. Ale sad sytuacja troszeczkę. To jest impostorem. Tylko ATM jest impostorem. Kruszem był jeszcze impostorem, ale zginął. Nie wiem czemu. W niewyjaśnionych okolicznościach chyba. A dzisiaj coś wyjątkowo w ogóle nie laguje. Tak zauważyłem. Jak normalnie tak mocno przycina, to teraz w ogóle nie laguje. Assassin ma coraz mniejszy cooldown, czym więcej osób zabije, więc... zajebista sprawa, więc raczej ATM na ludzie to zrobi. No. Miało Wiks. Ajajaj. W sensie tam obok Office'a, tam gdzie się tą kartę robi. A wiadomo mniej więcej ile mogłoby mieć sekund? Nie wiedziałem, że jej nie wiem. Jeszcze jedną osobę muszą wywalić. No ja nie wiem, no ja wiedziałem, że jej jest czysty, biegałem z nim i teraz z nim nie biegałem, bo światło zgasło i nie żyje. Ja bym powiedział, że Kinga i Luna oby są czyste. Ty jesteś czysty. Dlaczego? Ty jesteś czysty. Ja powiedział, Luna, gdzie pobiegliście później po no, specimenie? Kinga siedziała w specimenie razem ze mną długo i ja dopiero przed chwilą dosłownie wyszłam z tego specimena i byłam w górnej dekontaminacji. Nie zdążyłam nawet wyjść stamtąd przed teleportem. A Klapek? I Klapek wbiegał właśnie górną dekontaminacją do specimena. Dokładnie, bo ja sobie byłem w labie, zrobiłem sobie rakietki i wróciłem. Czyli sobie. Czyli ona mówi, że Kinga... Na ludzie ugra. Tak, byłam cały czas ze mną. Jakby chroniłem go. Ja nie mogę, dlatego mówię, że z Klapkiem też stałem z Jesterem, więc to co on mówi to nie ma to znaczenia, ale z nim stałem dwie rundy, więc dla mnie to jest Luna i Kinga, bo się czyszczą. Coś mi się też wydaje, że to jeśli nie, no, Kinga, Luna, a ATM, to mi się wydaje, że to może być... Bo Luna nie wyszła dolną dekontaminacją, a... Klapek już tak nie wygrasz jako Jester, więc może normalnie być kto to jest, bo... Nie, ja daję na ATM. Dobra. Ja na Hubiego. Ja... Dobra, na Hubiego jednak, no. Dajcie na ATM. Nie, dajcie na Hubiego. Ajajaj, nie ugrał! Kurwa, czemu i biegu zabił? Hunter dobrze, na pewno. Kurwa. Nawalony Hunter, no! Ale gówno! Ale od razu się skapałem po tym jak AV mówił. No bo ja byłem Kupidynem! Ale ja tylko tak czekałem, ja wam dałem tego, ja daję wam tą miłość tak 3 sekundy po tym jak daję miłość. No, Klapek ze mną stał na kabelkach. Ja chciałem zabić i Kuryszyma i Lunę, bo mówię, że w trzech i tak to ugramy. Ajajaj, no ale zginąłem przez Huntera walonego, no. Ale to wtedy ty nam dałeś Loversa? Ja wam dałem, jestem, tutaj jest Kupidyn Klapek. Ja wam dałem Loversa, dlatego tak przy tobie Klapek biegałem i pokazywałem ci, że to ja połączyłem was miłością. A Klapek na głosowaniu, no AB zabił. No i chuj, no i cały misterny plan. Ja Wento zamykałem i tak myślałem, że ciało AB sobie poszedł do góry. Ej, tak, o co chodzi w sensie? ATM, ty mnie zabiłeś, czy ja się na tobie wyjebałem? Ja cię zrobiłem. A, to nieważne. No nie, jako copycat nie wywalasz się na impostorze. ATM mówi, no ja z nim byłem, to on tego nie zrobi, to jest kurwa. No ale, no nie zawsze, czasami jest to druga osoba. W większości sytuacji. ATM, to różnie bywa. Jak chciałeś ATM, grać na Loversie, to za wcześnie. A, dzięki. Nie, bo ty byłeś razem z nami i mógłbyś nas zajebać. Myślę, że to double kill będzie, nie? I się wstrzymałem. Dobra. Mam wrażenie, że jestem szybszy od nich. Tak zaczynam przed nimi. Nie wiem czemu tak jest, ale w porządku.
Nie podoba mi się ta sytuacja. Okej, kruszym. Zablokujmy tutaj venta. O. Nie mogę się ruszyć, co jest? Ja też nie. Halo. O nie, to znowu bug. Aj, znowu bug. Halo. No, ja idę do Kruszyma. No, dobra. Cześć Hubi. Cięcie. No dobra, już. Widoczności. Nie masz fałdolców, no. Ale ja przechodziłem tamtędy i cię nie widziałem. No to nie wiem. Ale co, jestem tam naprawdę. Dobra, lecimy. Witam, widzowie. No, witam. O, spójrzcie na mnie na labie, please. Ale nie ma takiego potwierdzenia. Dobra. Robmy taski w takim razie. Nie wiem, no... Często jest ten błąd z tym, że... Niektórzy nie widzą głosowania. I to jest przypał trochę. Zamknijmy tutaj venta. Dobra, super. No i jest to naprawdę średnie. No cóż, średnie też jest to, że umarłem właśnie od Wiksy. Trochę sama sytuacja. Jeszcze ktoś ode mnie wziął rolę sobie skopikatową. Życzę wam smacznego, widzowie. Ogólnie. Aha. Szczerze, zaraz. Zjedzone. Ajajaj. Czy teraz Hubi sprzeda Wiksę? Co to było, Hubi? Ajajaj, wyrzucam Hubiego. Biegnę z Kruszywem, a to nie było wpierdalanie ciała przypadkowo? Nie. Nie, to ja to ciało leżało i tam było tego, leżało zeżarte. Wiesz, i no, mniej więcej. No i Hubi wpierdalał chyba drugie, wiesz? Nie. No. Co ty? To właśnie. To tak, no. Ale Wiksa zrobiła gierkę Hubiemu. No, cóż, no. Przerwaliśmy komuś posiłek, no. A gdzie ciało? Tak, blisko. W labie, kurwa, nie, czy w elektrykalu. To niezły lab. Tylko wiecie co? Czekajcie, jest jeden problem. Nie możemy go wyrzucić. Czemu? No bo zostanie dwóch impostorów. No, a mi zostało jedno ciało do opierdolenia, to decydujcie. Kurwa, musielibyśmy teraz wyrzucić impostora. Ale żeby, on ma jedno ciało do zjedzenia. No, ale zostanie dwóch impostorów. Jak go wyrzucimy teraz? Kurwa, to ryzykujemy, jak skrywamy w obie strony. Luna, a ty skąd biegłaś? No, ze specimena. Zostałem specimen, nie miałam tam do zrobienia te... No, Wiksa zrobiła gierkę Hubiemu, no. I tak musimy kogoś wyrzucić. Zobaczyć. Tylko musimy impostora teraz wyrzucić po prostu. No ja mogę powiedzieć tak, że ja byłem w labie i Kruszym też był w labie. I stamtąd wybiegaliśmy i dobiegliśmy właśnie stamtąd do elektrykala. Ja i widziałem. Nie, no dobra, to wam pomogę. Ja widziałem... Nie musicie impostora wyrzucać, bo Wiksa szeryfem zabiła impostora. A ja sobie wpierdalałem drugie ciało. Nie, zaraz. Ja widziałem kolory czarny. To, że się ją sprzedał, no dobra. Ja widziałem kolory czarny, to... różowy, niebieski i... pomarańczowy widziałem elektrykalu. Niekoniecznie w to wierzę, co mówi Hubi. No szczerym, jestem w stanie w to uwierzyć, ale też nie do końca. Bo... No właśnie ja nie do końca. A z trzeciej strony, czy jesteśmy w stanie zaryzykować, kurwa, wypierdolenie Wiksy szeryfa? A klapek? Znaczy, ale nie, ale nie, ale czekajcie, ale nie, nie, ten różowy to nie był jasny, był ciemniejszy. Nie wiem, ja go bardziej jako quick. Chuj z tym, jebać to, a jak Hubi wygra, to kurwa na was idzie. Dzięki za wołtą. Ła. Czemu klapek wyleciał? O, ła, ale co to było w ogóle? Czemu nagle klapek wyleciał? O co chodzi? E, Kinga. Co, ja jestem obok was. Jesteś za ścianą. Nie, ja jestem obok Kinga. Was. Ja jestem Kinga, obok was. Kinga, ty obok was. Jestem przy was dosłownie, z wami stoję. Kinga, jak możesz tak za ścianą? No i super. Jak umarło, co się stało?
stało? Ej, to nie było mnie. Czyli... Właśnie. Tak blisko, a tak Hubi. Mnie wyjebali, tak blisko. No, a tak, ja już tak sobie myślę, kurwa, ale Wiksa ugrała Hubiemu grę. Ja miałem taką konsternację, że mnie Quick widział i tak to widziałem, bo chwilę nie ogarnąłem. Zjadam sobie to ciało. Ale może być nawet trzech szeryfów, Luna. No. No właśnie tak powiedziałam potem, że oj, zaraz. No właśnie tak, to było tak słychać, że to jest szeryf. Quick, musiałeś wszystko zepsuć. Fixa, czemu się nie broniłeś? Ja różowego widziałem, ja różowego tam widziałem. Ale no to tam Wiksa pozabijała. To mi wziął niebieski, no, sadkę. Ja nie wiedziałem, Lamek ma co niebieski. Się to stało, naprawdę. Ale ty, Wiksa, miałeś takie szczęście, że ty Diri nie widział wtedy. Ej, dobre to ciało to było. Dobra, ja go chciałem zabić, ale nie miałem kill cooldowna, bo ATM-a zabiłem dosłownie chwilę wcześniej. A, no kurczę, dobra, to czekamy. Fejka. Dobra, zaczynamy. Teraz tą rolą podobno w końcu da się wygrać. No dobra. Chodźmy tutaj. Zrobimy sobie rakietkę. Na sam start. No i dobra, wybiegnijmy sobie. Dobra, jest już. Dobra, polećmy tutaj. I teraz muszę się trzymać sam. Zejdziemy się trzymać samemu. No nie, no już! O co? To jest. To się stało, Luna. Wektor! Nie wiesz, kto to mógł być? Ja z Wixą i Dawidem byłem na tym, na dropshipie. Ja teraz światła na. Ja biegłem w stronę świateł. Ja teraz jestem w labie. Ja wbiegam do tego specimena aktualnie. Do tego kontanu. Ale jest jedna osoba, która nie zrobiła kabelków i pobiegła od razu do laba, jest to Dawid. Jakich kabelków? Ja byłem w sensie klucza. Ja robiłem klucze. Jak on zrobił. On był awk tylko. Nie. Tak, zrobił. Jester. Ja stałem z Wixą jeszcze na tym, na drugim. Gdzie ty niby koło mnie jesteś? Bo to musisz mieć naprawdę, człowieku, kurwa, większą top wizję. Ciekawe, albo ping. Na odłączaniu tego, na odłączaniu ludzika, bo robiłem z tobą koło laba tego słupa i poszedłem odłączyć. A to akurat prawda, robił, no to widziałem. Ale ja tam byłem, kurwa, dawno temu. Dobra, a to on jest Jesterem. Nie, dobra, to dobra, on jest Jesterem, wygłosujmy go. Tak, mądry ATM. Nie, ATM by nie zagrał w taki sposób, jak oni. No. Skurwysyn, skipujemy. No dobra. Co wy robicie? Jeszcze ktoś zagłosował. Pewnie Quick jeszcze zagłosował. A, no tak, są na się. Jestem majorem. Dobra, idziemy się schować. No nie, no klapek, już myślałem, że za mną pobiegnie, ale nie. Dobra, lećmy na lewy reaktor. Dobra, schowajmy się. O nie! Co ty tu robisz? Zostaw mnie! Skąd on wiedział, że tu biegnę? No nie, no zostaw mnie! Człowiek już może sobie porządnie, nie może sobie porządnie nabić w tych. Nabić punktów. O, dobrze. W końcu jakaś dobra pozycja. No dobra, zostajemy tutaj. Ach, cóż za piękna lawa. Ach, i pięknie lecące procenty. No nie, no jest nic stąd kruszym, no. Idźmy tutaj. O! Ale mu się poszczęściło! Niczym cię. Mnie to nie interesuje. Ja sobie robię procenty. Ech. No nic, Arezo. No niestety, tak to jest, jak się biega za przeklętym. Dobra, już prawie połowa. Aha. Czy szeryf zabił ATM-a? Ktoś trzasnął ATM. Ale Wektor był, Wektor był. No Wektor. Był Wektor. Nie, ale mogę powiedzieć, że Wektorem na pewno Kinga nie jest. Wektora... Wektorem nie jest, to nie ATM został zabity przez Wektora. No, ATM Wektorem też raczej nie był. No nie był, bo sam od niego zginął. No dobra. Nie wiem, nie mam pojęcia, co to może być. Ja też nie wiem. Mam wrażenie, że Amy się stara trzymać strasznie na uboczu. Dlaczego? A co tam robiłeś na tej desce? No bo się bałem, bo światło było zgaszone.
No chowałem się, żeby nikt mnie nie zabił, jak światło było zgaszone. A tak, widziałeś na tej desce, jak światło było zgaszone? Jak on stoi sobie być. Sam, Kerst. To on jest tym. Ale przecież ja wcześniej biegałem z kimś. No to wcześniej mogłeś biegać, ale teraz mogłeś być sam. Nieprawda. No, ale. No naprawdę, no, przecież byłem. Ale przekonywująco brzmisz. Byłem. Emil, masz procent. Tylko nie wiem, chyba Areze za mną co czas biegał. Zastanowimy się, czy chcemy cię wyrzucić, ile masz procent. No właśnie, ile masz procent. Ale ja nie mam żadnych procentów. Dobra, mam 4, mam 4 na 8. Zostaw mnie. Procent? Nie, tasków. Tak, ale ten procent AV to za dużo. 4 na... 80%? Nie, nie, jakie 80%? Czwórna strata. Mam 4 na 8. Tasku, zostaw mnie. No powiem tak, no... Jak mnie nie wygłosujecie, to wam pomogę. Też bym skinął. Pomogę wam. Dobra, biegam z tobą, maybe. Cała Areza jest na prawym reaktorze, bo za mną biega. I ktoś go tam zajebał. Dajmy wszyscy zajebim. To już nie. Ja skipnąłem, ja wam pomogłem. Impostorzy, ja pamiętajcie, że AB jest karst i no, no, wiecie o co chodzi. No, no, no. Jak jest szeryf, to też. Dobra, mamy jakąś, mamy lepszą pozycję. Nie wszyscy, pamiętajcie. Biegniemy za AB'im. Tak. Dobra, miankę trzeba zrobić. Ale nas porobił. O kurde. Wyjebmy go. Ale nas porobił, wyjebmy go. Witaj, Rose. Po prostu światło nie zgaszaj, bo wygra. No nie! Dziękuję serdecznie, Rose, za 24 miesiąc. Serduszko, dziękuję. No nie, no jeszcze mnie zabiła, no! No nie dało się. Dawid, co to było? To ty? Zabiłeś właśnie, go? To nie zabiłem. Ja zrobiłem w komunikacji i tak, że widzę, że ciało. Ja szukałem, gdzie jest. No bez szans. Nie, no dobra, no ktokolwiek to zrobił, to nam przysługę wyświadczy. Możemy skipnąć. W sumie tak. No w sensie dobra. Pewnie to Dawid, ale dobrze, żeby skipnąć, dzięki. No nie, mogę wam tylko powiedzieć. Nie zabijajcie mnie, bo zabijecie Wiksa. O! Wypierdolisz! No bo kamera ci dałem. Kto to powiedział? No, no Dawid. Ale on powiedział, Dawid. Że... O, i głos poszedł, ale to mi się podoba. Ale on lako. No nic, powiem tak, ktokolwiek nie jest impostorem, to niech się kurwa pośpieszą. Mam nadzieję, że widzę. Peszek z tym Kerstem. Peszek, że zauważył mnie wtedy Kruszym. Gdybym mnie Kruszym wtedy nie zauważył, to na ludzie bym to ugrał. Okej, okay, to było bardzo szybkie. Bedyry i Hubi byli. Ja wiem, co się stało. Aha. I chuj. I tak już nie wygram. Wiksa była kultystą i wyjebała się na Dedirim. Naprawdę? Wow. No dobra. No dzięki, no, Kubi, zajebiście. No nieźle, ale sprzedał. Ja mu wierzę. Ja też. No, macie prawo, że mi wierzę. Ja sam jestem kultystą. Teraz. Ale jestem sam, niestety. No, ta, na pewno. No serio. No dobra. Dziękuję serdecznie, Rose, za gifcika, serduszko, dziękuję ci bardzo. No, jeszcze 8 mi przebiesza tema. Lecisz jak burza. No dobra, poczekajmy, jeszcze jest Luna. Ona będzie się bała zabijać, mam takie wrażenie. Ona tylko zabiła mnie, bo musiała. A inaczej bym wygrał. Aha. O, co to było? Ja Lunę zaznaczyłem i on chyba umarła ze mną. Ja o, wow. Ej, Dedir, jak ty wydedukowałeś, że ja byłem fajkiem po pierwszej rundzie? Nie, przypadkowo w ciebie trafiłem tam. No nie, ja widzę, jak Areza za mną biega, po czym wracam. Trafiłem akurat w ciebie, ja byłem przekonany, że to Luna jest fejkiem. Czekaj, no właśnie, da się zwektorować drugiego impostora, co? No da się, no był fake. Lunę, potem ATM. Areza nagle biegnie za mną na lewy reaktor, tak myślę, pierdzielę, to idę na prawy, do mnie też Areza przychodzi. No to uciekłem stamtąd i poszedłem właśnie do tej lawy. Ja nie chciałam.
I potem... Myślałam, że zjadłem. No i właśnie potem wracam i widzę, że Reza martwy leży. No to sobie ja postoję przy nim. Jest ciało i chciałam to sprawdzić potem. Oj, no to tak sprawdziłaś, że sobie nabiłem już prawie 50%. Tym karstem. Kto swoją drogą Maybe'ego zabił? Ja. Luna się wrąbała przy kąsach. Aj, ale wam dobrze was ograłem tam, tylko dwójka przeszła. A nie wiem, czy Wiksa chciałaś mi dać kultystę? Halo, Wiksa? I kogoś nie ma jeszcze. Chciałam ci dać, ale nie wiedziałam, czy... Ty przeżyjesz? Nie, tylko no. Przy impostorach się wywalasz. Przy neutralnych nie. A, no to... No, jak ty dostałaś raz jako... Jak a byłeś... przy hybrydach zabijających? No, nie, no raz była Wiksa Mercenary i zmieniło ją przecież w kultystę. Póki nie zmieni się w impostora jako Mercenary, to można. No to wiem, a z tym Outlaw, czy jak on tam ma? Ale to jest... Outlawa chyba umiera. Nie jestem przekonany. Kinga napisała gdzieś niżej wcześniej, że ma problem techniczny, żeby zacząć bez niej. No to jazda, startujemy. O, nareszcie! Po 3 godzinach grania! Jest też fake. Oj, jest też reaktor. No dobra, przekonamy się, kto jest impostorem. Już za chwilę. Pytanie, czy ATM jest tym impostorem. To jest ciekawe. Zamykajmy drzwiczki. Dobra, uciekajmy stąd. Włączmy światło. Zróbmy tutaj venta. Ej. Jura. Dobrze. Włączmy tego Shadowa. Czemu nikt do tych świateł nie idzie? Dziwne. Dobra, zabijmy. Chyba nie widział. Mam nadzieję, że nie widział. Oj, widział chyba. Wstykałam te światła. Problematyczny problem, AB. Czemu byłeś w labie i co tam robi ciało? Chyba klapka. Ja to, ale poczekaj, nie było żadnego ciała. Poczekaj, ciało, bo jest drugie ciało. I gdzieś tam też pewnie, wiesz? Gdzieś pewnie gdzie? Miniałem Dediriego. I mnie. W specimenie. I ciebie, tak? Tak. My razem z Dedirim biegaliśmy. No. Nie wiem, jak ja przebiegałem, to nie miałem żadnego przycisku report. Byłem na kablach w toaletach i nie było tam przycisku report. Gdzie ci złapało ten report? No właśnie, powinno ci to złapać. To jest niedaleko Medbaya, wiesz? Gdzie niedaleko Medbaya? W sensie w jakim miejscu? W jakim Medbayu? Scan masz, nie? No. No to tak trochę na lewo od skana. Tak powinno ci, myślę, złapać, kurde. No ja nie wiem, no mi nic nie złapało. No kwestia, że ja nikogo nie widziałem w tym labie, tylko ty przebiegałeś przeze mnie. Ale no ja tam nikogo nie widziałem, bo światła były zgaszone. A może Quick walnął, zobaczył Abiego i zgłosił. Jakby wiesz... Abiego już nie myślę... było w labie, więc niepotrzebne byłoby zgłaszanie tego ciała, tak. Plus to ciało ma więcej sekund, w chuj więcej. No dobra, ja tam nie wiem, ile ma to ciało. Z Dawidem tego nie zrobili, Quick znalazł Dawid, ciało. Ja teraz jestem przy światłach, przy Wiksie. A gdzie jest ATM? ATM? No dobra. Chwila. Ale poczekaj. A ja byłem... Ja zrobiłem lodzika i byłem w i później poszedłem do admina i byłem w adminie. Ej, powiem tak, no Kruszym i Dediri wbiegali do specimena. Po co? Tylko, że my już dawno... Po co normalnie wybiegałem z tego laba, Quick? No, gdzie jest to ciało drugie, Areze? W górnej dekontaminacji. To my biegaliśmy z Dedirim jeszcze przed zgaszeniem światła. Ale to Quick był w labie jeszcze. Quick był w no bo Quick to zgłosił, no przebiegał przeze mnie, ale no ja nie wiem, ile miało to ciało. Ty byłeś ostatni w labie. Nie byłem ostatni w labie, właśnie uciekłem stamtąd, jak zgasło światło. No to przecież zgłosiłeś ciało, które podobno było w Medbayu. Uciekłem stamtąd i się wróciłeś? I później wróciłem zobaczyć, czy są ciała i były ciała. No to tobie też nie złapało? No ale wcześniej nie było ciał, dobra skip. A kto wychodził do mnie? Sas na Dediri. Sas na Apim, kurwa, no. Ale na nich też, bo oni też tam byli. AB na temat. AB Quick i Areze mogli zabić tak naprawdę, no.
No tak samo teoretycznie jak ja idę deal. No tak samo wy mogliście zabić. Dobra, pozamykajmy sobie. Porząsiu. Tutaj też. Pobiegnijmy do tych świateł. Wydaje mi się, że ATM jest drugim impostorem. Bo ATM był wcześniej w labie, a Vixa była przy światłach, więc szczerze wątpię, żeby Vixa była... żeby Vixa była impostorem. Takie mam przeczucie. Dobra, zrobimy to tak. Ja zabiję... No i zajebiście. Proste! No, to było pewne, że tak to się skończy. Warto było zaryzykować. Zdamy sobie. Dobra. Zajebiście, dobrze! Dobra, pozamykajmy sobie wszystko. No i dobrze! Nie, no pięknie! Ale ugrane! Ale w idealnym, momencie użyłem tego metoda. Ale już było wiadomo, że Vixa jest fejkiem. Ale mam takie do was pytanie, jak działa ten kupit w sensie? No łączysz dwójkę... dwójkę losowych osób, które sobie wybierzesz. A ty, AB, czekałeś się, żeby mnie zabić? Tak, czekałem. Ale ja nie mogę nikogo wybrać, w tym problem. Ja stoję tak nie mogę nikogo wybrać. W sensie nie miałem żadnego. Meetingu wybierasz. Podczas meetingu. Okej. Mi dało z Kurszymem w ogóle i nie chciałem go zabić na konsach, ale trafiłem na quicka i danie. Ale ten double był idealny, nie? Bo ja też widziałem, że Vixa... No. Bo ja wiedziałem, bo Vixa była na światłach, a dwa ciała były w tym, w labie i na wejściu do specimena, więc to nie mogła być Vixa, która była na światłach, której nawet ale nie było w labie. Ale przebiegłem jako ty przebrany w specimenie przez nich, ale nikt nie zauważył. Oła! Wzięło to całkowicie losowo, bo ja sobie zginąłem. A, jak zginąłeś na początku, to daje losowo, no. Aha, to losowo, no. Ajajaj. Ale double kit piękny. No, pięknie siadło. Ja zabiłem tam Dawida, żeby się wyjaśniło, kto jest impostorem na wszelki wypadek. Dobra, Guardian. Trochę będziecie mieli dłuższy odcinek, bo zapomniałem skończyć. Więc macie jeszcze dodatkową rundę. Jeszcze nie będziemy dawać pierwszej rundzie shielda, bo jest opcja taka, że mogę dostać od Cupidy na... Cupidy na opcję właśnie. W sensie, że Loversa. Jak dostanę Loversa, to lepiej wolę zostawić sobie te tarcze dla drugiego Lovera. Więc póki co odpuścimy sobie. Idzie w takim razie do Specimena. Tutaj mamy klapka Dawida, Hubiego. Oj, boję się tu jakiegoś dubla. Jeszcze Quick i tam ktoś, kto ma zakończony nick na A. I Vixa, Kinga. Aha. Luna. Jak Hubi? Hubi był u nas. To no musiał to być no, jakiś... Widziałam, jak Luna biegnie za Quickiem. Ogólnie tak, no kwestia, że... Widziałem Quicka. Zabił i sobie wyszedł z labu. Przed wejściem do Specimena widziałem Quicka z kimś, kto ma nick na A. W razie kończy się na A. Że Vixa, Luna albo Kinga. No bo chciałam, no bo staliśmy przed wejściem do dekontaminacji. Ale ktoś tam wchodził, więc się cofnęliśmy, coś jak mi się cofnął, wybiegłem za nim i wbiegł do laba Hubi, zabił go i wybiegł. Oczywiście. Nie no, Hubi jest ze mną. W tym samym momencie jestem w specimenie na ACP. Ja, Dawid, Hubi i Klapek wbiegaliśmy do specimena. My jesteśmy w 100% części. Tak, to prawda. A ten teraz to mamy Morflinga. Mamy Morflinga w takim razie. Ja byłem w oficie, no i chciałem się zapytać, Areza... Może Luna trafiła na Quicka Baita, tylko Quick nie zdążył nie, sobie rozstawić tego. Mamy Morflinga. Areza, jaki miałeś źród ogólnie w tej rundzie? A poszedłem na... zrobiłem kluczyk, poszedłem na paliwko i robię drugie paliwko aktualnie. A gdzie ta ciało Luna jest? Bo według mnie jesteś obrzydliwym arsonistą. Jak wychodzisz z laba z tej części z teleskopem, tak, do tej części być. Już, która prowadzi prosto do wyjścia z laba, to ono tam jest. No to Quick tam zawsze sobie rozstawia tego na bejta. No ale tak to by był... Ale tak to no, by... ale nie zdążył rozstawić, a Luna go zabiła. Nie, no zdążyłby rozstawić. Nie, po prostu w takim razie, skoro Hubi był w specimenie, to wbiegł Morphing przebrany za Hubiego i zabił. Nie, wątpię, żeby Luna tam zabiła, szczerze. Reza, ty też byłeś na labie, nie?
Nie, no to kto mówił, że widział Lunę już jak tego, jak nie było cię w labie w ogóle, Arezy, tak? Mówiłam, że widziałam Lunę jak I widziałaś mnie wy tego? Nie, nie widziałam, tego? Ale widziałam o. chyba Arezę. Tak Arezy, ty nie byłaś w labie, nie? Byłeś czy nie? Nie byłem w labie. Aha, to dobrze, możemy go wywalić, bo był w labie. Nie byłem w labie. No właśnie widziałam jak jego on... Rut, no dobra, już Becia, czy jaką mam rolę, jego Rut to był właśnie kluczyki, właśnie ten paliwko, ale był tam strasznie krótko, nie był tam za długo i od razu pobiegł do laba. Okej. Okay. Co ty gadasz? No to niewykluczone, że Arezes no. się zamienił w wychód. No ale w sumie... Byliście, w ogóle Kruszyn był w specymenie, na potwierdzenie Kruszyn był jako jedyny w specymenie na dole, wy wszyscy byliście w labie. Tak, tak, ja raz wychodziłem. No dobra, niech będzie. Wierzę. XD, to nieźle. Obroń Wiksa, dziękuję za 100 bicików, piąteczka. Obroń Wiksa. No dobra. Nasz klient, nasz pan. Oj, zbagowało się. Proszę bardzo. Niech ma. No dobra, lećmy do specimena. Dobra. Lećmy do specimena, róbmy sobie tutaj te taski w końcu. Zrobione. Róbmy sobie pobieranko. Superancko. Co więcej mogę wam powiedzieć, widzowie? Możecie mnie wspierać, jest opcja wesprzyj obok subskrybuj. To jest... jest taka możliwość. Polecam serdecznie. Pora trzymać się z tyłu. Żeby na wszelki wypadek strzeliła w Wiksę, która jej nie może zabić. Dobra. Ja ten. To nie Wiksa. To jest ciało ATM-a. Klapek Kruszyn byli na O2 jakieś 4 sekundy temu. Ja wbiegłam na elektryka, wróciłam się na O2, no i ich tam nie ma. Tu na skąd ty przyszłaś? Czekaj, czekaj, gdzie jest ciało? Jeszcze raz? Na O2. Na O2. Mówiłaś, że 4 sekundy temu, nie 4. 5 może. Zofisa, a wcześniej gdzie byłaś? No w ofisie, ja bym powiedział, że 10 coś w tym stylu, w sensie, bo ja po kolejny raz do laba. No, Luna, to bardzo często chodzisz do tego laba. Jak byłaś w ofisie i chciałaś iść do specimena. Nie robiłam tasków w labie, to musiałam nie zrobić. Musiałaś zabić, co? Byłaś w labie i nie robiłaś tam tasków? No. A dlaczego biegałaś wtedy za Quickiem? Wcześniej nie robiłam ze względu na swoją rolę, pobiegłam za Quickiem i dlatego myślałam, że to Hubi zabił po prostu, no. Ze względu na swoją rolę. A kto na kamerach? Bo zabijasz, dlatego. Nie robiłaś tasków. Nie zabijam, bo się nie mogę. Na kamerach ja byłem przez chwileczkę, ale potem poszedłem sobie tam w dół do O2 i potem do Office'a. I tam chyba... Bo wcześniej pobiegłeś w stronę tego. Ja tam chyba Dawida widziałem, czy do DJ'a? Mnie widziałeś, jak biegałem do WePonsów, jak biegłeś do Office'a. Dobra, ja byłem O2, ale na początku poleciałem tam, taska zrobiłem. No ja też byłem tylko chwilę. Ja też tylko chwilę byłem, zobaczyłem, że ktoś stał na śmieci i pobiegłem do góry. Ja byłam na tych śmieciach. No właśnie. No to, nie, no Luna raczej nie zabiła wtedy. Ale ty mówisz, że pobiegłeś na górę, ale no ja też góry, pobiegłam na górę i ja cię tam nie widziałam. No to źle patrzysz, ewidentnie, Kinga bo pobiegłem była, na górę. Kinga była na śmieciach, bo ja też byłem na śmieciach, więc mogę to potwierdzić. Że była i potem pobiegłem od razu do Office'a. A potem, a co się z Kingą działo, to nie wiem. I chyba tam ktoś obok nas przebiegał. Więc ja nie tam wiem. Przebiegałem. Możliwe. A nie wiem. Ja to jeszcze skipnę. Mamy mało tasków do zrobienia. Róbcie taski. Teraz więcej. Róbmy resztę tasków i pobiegamy sobie trochę. Jak tam byliście? No i jeszcze ja. Może coś sobie do picia wziąć. No, na ciebie muszę uważać. No. Zróbmy tutaj asteroidki. Aha. Dobra, jednak się wracamy. Aha. Dobra, safe. Popatrzmy sobie tutaj. Żyła. Ale to bez sensu, bo pokazała, że ma tarczę. Dobra. Trochę też już bez sensu rzeczywiście. Dobra, 19, 20, superancko.
Aha, Luna nie żyje. Ciało to nie Luny. To nie Vixen. Dokładnie. Na butelkach. Deliri z tym. Na butelkach? No, od na butelkach. Nie, ktoś mnie oblał, a obok mnie był mnie Dawid też. I Klapek. To Klapek cię musiał oblać, bo nie, ja tak. Przyszedłem dawno. No, no, to ma sens, bo Dawid zrobiłby to dużo wcześniej, w sensie w pierwszej rundzie nawet, jak my wbiegaliśmy do specimena. Wcześniej też biegałem. No to Klapek jest arsonistą. Klapkiem i Klapek mnie oblał. No dobra, to wyrzućmy arsonistę. Ale czy jeżeli nie oblałem, czy miałem cię oblać? Olejem. Obstrzałeś go. Obstrzałeś. Ale w ogóle nie w lewą stronę. W lewą? Nie mam pojęcia, chyba Hubi właśnie. AB. Nie, ale my pobiegliśmy do weaponsów. No ja też jestem na też byłem na weaponsach. Ja was nie widziałem na weaponsach. Nie no, co ty? No ja, Vixa i AB byliśmy na weaponsach. Nie zauważyłem cię tam. Ja nie sprawdzałam, jak ten skończył się ten wybuch, to poszłam na weaponsy tylko spojrzeć, czy ktoś tam jest. I poszłam na O2 z powrotem. No ja tego nie widziałem. Nie widziałam was w weaponsach. Dobra, róbmy te taski. Równo. Myślę, że zdążymy na luzie zrobić te taski. Na luzie. Zaraz pobiegniemy sobie też na kamery, trochę popatrzymy kamerki, jak już dokończę te taski, bo chyba mi tylko po tej stronie zostały. O, jeszcze jeden task mi został. Dobra. Robię tutaj szybciutko i zaraz polecimy sobie na reaktor. Robione. Szkoda, że inżyniera nie mamy. Przydałby się, nie pogardziłbym. Dobra, zrobili. Super. Zobaczmy tutaj. Diri nie może tam przejść. Biegnie do mnie. Tam Hubi biegł. Ja nie zauważyłem, z kim biegł. Ruszę z Kingą. Hubi tutaj biegnie w porząsiu. Diri jest w komunikacji. Tak dziwnie tam stoi, bezsensownie totalnie. Dziwne. Nie podoba mi się to. Niech to zrobią. I to zrobię oczywiście. Zaraz, dali radę. Jedna osoba jest na security. Kruszym, goniłem go, no. Dobra. Widziałam właśnie. Zabiłem z 3-4 osoby, dalej mam 35 sekund cooldownu, nie rozumiem tego. Ale na czym? Na asesynie. Ja nie rozumiem tego, nie? Naprawdę. Nie wiem, musisz jak to... zabijać chyba konkretne osoby. No właśnie, ty musisz zabijać konkretne osoby, jakie masz cele, a nie losowe. To mi zmniejszało dopiero jak zabijałem konkretną osobę. No, to może nie widziałem, że... To jest taki Bounty Hunter. No to jak pewnie jak zabijesz kogoś, kto nie jest twoim celem, to masz podwójny cooldown. Aha, to dlatego. No. Wy już po pierwszej rundzie wiedzieliście, że fejkiem jestem? Tak. Tak myślałam. A ja się domyśliłem, bo zgłosiłaś i powiedziałaś od razu tego. No i proste. AB, bo crewmate'em byłem, dodaj jedną rolę. A, no tak, bo cię wywaliło i... A czyli Kingę wywaliło i graliśmy jedną rundę. Dobra, już. Nie ma, ten ukończymy odcinek. Elo!